Zapraszam na film www.mabicom.pl. Witam Was w kolejnej części ozdób choinkowych. Dziś zaprezentuję Wam bombkę o takim wzorze, która składa się z 7 rzędów i jest robiona z 2 połówek, które będziemy łączyć w ostatnim rzędzie. Do wykonania użyję szydełka 1,5 i kordonka maxi. Zaczynamy od 7 oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć i 7 i zamykamy w kółeczko. Następnie wykonujemy oczko łańcuszka i 11 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 półsłupków. Wbijamy się w pierwsze oczko, robiąc oczko ścisłe. I tak wygląda nasze pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. Następnie wykonujemy 7 oczek łańcuszka na łuk. 6 i 7. Półsłupek w drugie oczko, czyli pierwszy pomijamy, wbijamy się w drugie i robimy półsłupek. Znów 7 oczek łańcuszka i półsłupek w drugie oczko. I wykonujemy jeszcze 3 razy, tak? 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i półsłupek w drugie oczko. I jeszcze raz 7 oczek łańcuszka. Półsłupek w drugie oczko. I mamy 5 łuków. Natomiast zamiast 6 łuku wykonamy 3 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawinięty, wbity w pierwsze oczko łańcuszka. Przez 2, przez 2 i przez 2. Przerobiliśmy tak, żebyśmy rządek numer 2 zakończyli na środku łuku. I nasza połóweczka bombki po rzędzie numer 2 wygląda następująco. Rząd numer 3 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i pod tym samym łukiem robimy jeszcze 4 słupki. 1, 2, 3 i 4. Czyli z naszymi pierwszymi 3 oczkami łańcuszka mamy łącznie 5 słupków. 3 oczka łańcuszka na łuk i to jest nasza cała sekwencja. Nad łukiem 5 słupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. A pomiędzy 3 oczka łańcuszka. I tą sekwencję powtarzamy jeszcze 4-krotnie. I ostatnie 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Zamykamy rządek
Tak wygląda nasza połówka serwetki po rzędzie trzecim. Rządek czwarty. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, a następnie nad każdym z czterech słupków robimy słupek. Czyli słupek nad słupkiem, słupek nad następnym słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem i słupek nad ostatnim słupkiem. I łącznie mamy 5 słupków. Następnie 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod łukiem. 3 oczka łańcuszka i przechodzimy do następnych słupków. I robimy słupek nad słupkiem, czyli łącznie 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad łukiem i 3 oczka łańcuszka. I tak wygląda motyw do powtórzenia w tym rzędzie. Półsłupek i ostatnie 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszy słupek. I tak wygląda nasza bombeczka po rzędzie czwartym. Możemy sobie odciąć niteczkę tą z początku, żeby nam się nie plątała. Rządek piąty. Zaczynamy. 3 oczka łańcuszka, a następnie będziemy łączyć wszystkie te słupki w jeden. Zatem nabieramy raz nitkę na szydełko, wbijamy się w drugi słupek, przerabiamy tylko przez dwie niteczki, następnie znów łapiemy nitkę na szydełko, wbijamy się w trzeci słupek, przeciągamy i przerabiamy też tylko przez dwie nitki. Następnie znów nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w czwarty słupek, przeciągamy i przerabiamy przez dwie nitki, zostawiając te cztery niteczki na szydełku. I ostatni raz nabieramy, wbijamy się w piąty słupek, przerabiamy przez dwie i mamy teraz 5 oczek na szydełku. Przerabiamy wszystkie 5. I tak złączyliśmy wszystkie 5 słupków w jeden. Następnie 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod pierwszym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod drugim łukiem, 5 oczek łańcuszka i przechodzimy do 5 słupków, które będziemy łączyć górą, czyli nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w pierwszy, przeciągamy i przerabiamy tylko przez dwie nitki, mamy dwie niteczki na szydełku, nabieramy nitkę, wbijamy się w drugie oczko, przerabiamy tylko przez dwa, znów nabieramy, wbijamy się w trzecie, przerabiamy przez dwie nitki, nabieramy nitkę na szydełko, wbijając się w czwarte oczko, przeciągamy przez dwie niteczki, znów nabieramy, wbijamy się w piąte oczko i przerabiamy przez dwie nitki. I tak mamy teraz 6 nitek oczek na szydełku i przerabiamy przez wszystkie 6. I mamy 5 słupków połączonych górą. Następnie 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad pierwszym łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad drugim łukiem i 5 oczek łańcuszka. I to jest nasza sekwencja do powtórzenia w rzędzie piątym. I mamy 5, a zamiast
ostatnich 5 oczek łańcuszka zrobimy 2 oczka łańcuszka i słupek wbity tutaj w szczyt tych wszystkich 5 słupków połączonych górą. I tak wygląda nasza bombka po 5 rzędach. Rządek 6. Zaczynamy od 5 oczek łańcuszka. Następnie nad łukiem wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad kolejnym łukiem. 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad następnym łukiem. 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad następnym łukiem. I tak wygląda motyw do powtórzenia w tym rzędzie. Mamy 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad łukiem. I tak działamy do końca okrążenia. I mamy przedostatni łuczek. A zamiast ostatniego łuku wykonujemy 2 oczka łańcuszka i słupek wbity w nasz pierwszy łuk. I tak zakończyliśmy rządek numer 6, który składał się z samych łuków i półsłupków. Został nam rządek 7, ostatni już, który zaczniemy od oczka łańcuszka, a następnie 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy nad pierwszy łuk, wykonujemy 5 słupków, 2, 3, 4 i 5. Następnie 3 oczka łańcuszka i znów pod tym samym łukiem kolejne 5 słupków. Czyli mamy 1, 2, 3, 4 i 5 słupków. 3 oczka łańcuszka i nad pierwszym łukiem wykonujemy półsłupek. Następnie 5 oczek łańcuszka i półsłupek nad następnym łukiem. 3 oczka łańcuszka i powtarzamy motyw, czyli nad łukiem, tu żeby się nie pomylić, możecie spojrzeć, tu mamy te 5 słupków połączonych górą, czyli nad tym łukiem, który znajduje się nad tymi słupkami, wykonujemy ten nasz motyw składający się z tych słupków, 3 oczek łańcuszka i 5 słupków, czyli 5 słupków pod łuk. 1, 2, 3, 4 i 5, 3 oczka łańcuszka i kolejne 5 słupków pod tym samym łukiem. 2, 3, 4 i 5, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod pierwszym łukiem. 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod następnym łukiem. I tak wygląda nasz motyw do powtórzenia w rzędzie 7. Półsłupek pod pierwszym łukiem, 5 oczek łańcuszka i oczko ścisłe, pierwsze oczko. I tak prezentuje nam się połóweczka bombki po rzędzie 7, ostatnim.
Następnie musimy wykonać drugą połówkę bombki do rzędu szóstego. Mamy już dwie połóweczki, jedna jest wykonana w całości do rzędu siódmego, natomiast druga zakończyłam ją na rzędzie szóstym, gdyż teraz będziemy ją łączyć w rzędzie siódmym. Tak więc zaczynamy od oczka łańcuszka, tak jak zaczynaliśmy poprzednią bombkę. Trzy oczka łańcuszka, nad pierwszym łukiem wykonujemy 5 słupków, 2, 3, 4 i 5. Następnie według wzoru powinniśmy wykonać 3 oczka łańcuszka, jednakże żeby połączyć dwie połóweczki, wykonujemy tylko jedno oczko łańcuszka. Bierzemy drugą połówkę, wbijamy się pod łuk, ten między 5 słupkami z jednej i z drugiej strony, robiąc półsłupek i następnie wykonujemy oczko łańcuszka. Przechodzimy do naszej drugiej połówki i pod tym pierwszym łukiem wykonujemy jeszcze 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod pierwszym łukiem. Teraz zamiast 5 oczek łańcuszka wykonujemy 2 oczka łańcuszka, łapiemy naszą pierwszą połówkę i ten łuk pomiędzy motywami. Wbijamy się pod tym łukiem, robimy półsłupek, a następnie jeszcze 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy do drugiej połówki i pod następnym łukiem robimy półsłupek. I w ten sposób mamy połączone motywy oraz łuki. I jeszcze raz pokażę jeszcze jeden motyw, jak połączyć. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Przechodzimy nad łuk, robiąc 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Oczko łańcuszka. Łapiemy pierwszą połówkę, wbijamy się pod łukiem, robiąc półsłupek, a następnie jeszcze jedno oczko łańcuszka. Wracamy do drugiej połówki i robimy 5 słupków pod tym samym łukiem. 1, 2, 3, 4 i 5. Następnie 3 oczka łańcuszka i półsłupek nad pierwszym łukiem. 2 oczka łańcuszka, łapiemy pierwszą połówkę, wbijamy się pod łuk, robimy półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Wracamy do drugiej połówki i pod następnym łukiem robimy półsłupek. I w ten sposób łączymy całą bombkę. 2 oczka łańcuszka łączymy się z ostatnim łukiem pierwszej połówki. 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe, pierwsze oczko. Uciekam. Jeszcze raz. I oczko ścisłe. Tu przeciągamy, odcinamy niteczkę. I tak wygląda nasza bombka po połączeniu. Dmuchamy balonik i bombeczka
wyszła tak. Tu z boku niestety mam za duży balonik do tej bombeczki, bo bombeczka wychodzi mniejsza. Bombka ma około 7 cm i najlepsze do niej chyba są balony wodne. Bo jak widzimy, tutaj nam się nie do końca naprężyła bombeczka. Mam nadzieję, że podobał się filmik. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Martynę z Mamiką.